Tegoroczna wersja Fruits Basket to remake anime z 2001 roku. Czy nowa wersja ma coś do zaoferowania poza odświeżoną grafiką? Przekonajmy się. Honda Toru to licealistka, która po śmierci matki zamieszkała w domu dziadka. Z powodu prowadzonego remontu dziadek ma tymczasowo zamieszkać z rodziną, a Toru u przyjaciółki. W teorii. Dziewczyna wbrew pozorom jest osobą dość zaradną i nie chce przeszkadzać osobom postronnym. Dlatego też postanawia na kilka tygodni zamieszkać pod namiotem. Niestety los nie oszczędza dziewczęcia i Honda szybko traci swój prowizoryczny dach nad głową. Na szczęście pomyślność ponownie uśmiecha się do licealistki i zostaje ona przygarnięta do domu jednego z kolegów z klasy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale jeszcze tego samego dnia Toru odkrywa tajemnicę, której nie powinna była poznać. Rodzina, u której mieszka, jest przeklęta. Podobnie jak w przypadku serialu sprzed 18 lat, dostajemy tu komedię, dramat i okruszki życia. Okoliczności, w jakich znalazła się główna bohaterka, generują czasem zabawne, a czasem wzruszające sytuacje. Tutaj również seans po prostu wciąga. Ale ta wersja kosza z owocami nie jest wierną kopią anime od studia DIN. Pomimo, że jesteśmy świadkami tych samych scen, które wydarzyły się w poprzedniej adaptacji, odbiera się je zupełnie inaczej. Muzyka, dialogi, wszystko jest podobne, a mimo to inne. Na czym polega ta inność? Dobrym przykładem jest ujęcie, gdzie Toru po raz pierwszy zobaczyła Akito. Między kwestiami postaci wstawiono ciszę tylko o ułamki sekund dłuższą niż w oryginale, ale ten zabieg sprawił, że scena była o wiele bardziej przejmująca. Niby szczegół, ale zrobił kolosalną różnicę. A takich szczegółów jest mnóstwo. Od montażu, przez reżyserię i aktorstwo postaci, na doborze i występie seju skończywszy. Czy ta wersja jest lepsza od bajki wydanej w 2001 roku? Wśród fanów zdania są podzielone, ale według mnie remake wypadł lepiej niż oryginał. Każdy odcinek był dopracowany i dawał dużo radochy. No i tym razem dostaniemy kompletną historię. Czekam z niecierpliwością na kolejny sezon. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.